Siema, z tej strony Dominik, a w dzisiejszym odcinku opowiem sobie o tym, kim jest... Siema! Zapraszam do oglądania. TikTok jest naprawdę wyjątkowym miejscem, możemy na nim trafić na naprawdę specyficzne filmy, jak i twórców. W przypadku dzisiejszego bohatera są to z pozoru zwyczajne filmiki, na których prezentuje swoje umiejętności piłkarskie. Jednak wszystko zaczyna nabierać lekko innego znaczenia, gdy docieramy do końca tych filmików, gdy w ramach Cieszynki zaczyna prowadzić swój słynny monolog, w którym zawiera często charakterystyczne dla jego postaci słowo heseba, często specjalnie lub mniej specjalnie mylone ze słowem eseba. Sam monolog, czy może jego parodiowanie w komentarzach, stało się prawdziwym memem. Z racji tego, że nasz bohater posługuje się językiem portugalskim, dodatkowo używa go naprawdę energicznie, oczywiście, że dla większości świata nie jest on zrozumiały, dlatego głównie pod jego filmikami w komentarzach kreowane są różne tematy, na które niby miał się wypowiadać w tych swoich słynnych monologach, co oczywiście nie jest prawdą. Przykładowo wśród anglojęzycznej społeczności możemy przeczytać o tym, że tłumaczy nam sens życia lub omawia kolejny ruch Rosji. Z kolei w polskiej społeczności nierzadko czytamy, że jedzie nas po rodzicach. Działa to trochę podobnie na zasadzie memu z Leopoldem czy Saszką. Na swoim TikToku zebrał ponad 11 milionów obserwujących. Jego filmiki nie rzadko generowały kilkadziesiąt milionów wyświetleń. Według Google Trends szczyt jego popularności prawdopodobnie dopiero przed nim. Pozwólcie, że przedstawię wam bliżej tą niesamowitą postać, tak więc kim jest Heseba? W przypadku imienia i nazwiska oczywiście Ameryki nie odkryłem. Nasz bohater w rzeczywistości nazywa się Iran Ferreira i urodził się w 2001 roku. Na świecie również znany jako Guy Wearing the Mason Glove, ze względu na rodzaj rękawic, jakie nosi na prawie każdym filmiku. Urodził się w stanie Bahia w Brazylii, gdzie wciąż mieszka z rodziną. Jego słynne Heseba, które w większości i tak słyszę jako eseba, co już samo w sobie stało się memem, z portugalskiego dosłownie oznacza przechwycić lub odebrać. Nierzadko słowo to używane przez portugalskich piłkarzy w kierunku swoich przeciwników, co w lepszym tłumaczeniu oznacza jak ci się to podoba. Swój pierwszy TikTok opublikował 25 marca 2021 roku. Nagrał go w swoim garażu, gdzie zaprezentował swoje umiejętności kontroli nad piłką. Z czasem prezentował również swoje widowiskowe strzały, co za tym idzie w coraz to bardziej szalony i zaskakujący sposób je celebrował, stając się coraz większym wiralem, gdzie na dobre wystrzelił w lutym tego roku, zdobywając w tym czasie prawie 3 miliony obserwujących. W marcu te przyrosty są jeszcze większe i wcale nie zapowiada się, by w najbliższym czasie się zatrzymały. Jego historia jest naprawdę niesamowita, może zabrzmi to trochę banalnie, ale jest to kolejny dowód na to, że nieważne jak trudny masz start w życiu, jeżeli jesteś zdrowym chłopakiem, dziewczyną, wyznaczysz sobie jakiś cel i będziesz konsekwentnie pracować i dążyć do tego celu, prędzej czy później otrzymasz za to zapłatę. Mniej więcej są to oczywiście słowa pana Mariusza Pudzianowskiego i uważam, że idealnie obrazują bohatera tego odcinka. Już teraz osiągnął wielki sukces, jego przyrosty są niesamowite. W ostatnim czasie zyskuje dziennie nawet kilkaset tysięcy obserwujących, robiąc to, co w życiu lubi robić najbardziej. Mało tego, dostrzegł go profesjonalny świat piłki nożnej. Na profilu Bayernu Monachium pojawił się filmik, na którym Gnabry naśladuje Irana Ferreira. Dodatkowo jeden z najstarszych klubów piłkarskich w Brazylii, Vasco da Gama, z racji tego, iż Ferreira kochał ten klub i wspierał go całe życie, postanowiono uhonorować go, przywożąc go do klubu. Co za tym idzie, jako gość klubu spędził 3 dni spotykając się z zawodnikami i nawet miał okazję strzelać swoje charakterystyczne bramki na boisku Vasco da Gamy. Niektórzy po tych filmikach wywnioskowali, że nasz bohater podpisał kontrakt z klubem i dołączył do drużyny. No niestety tak się nie stało, klub sobie nie pozwolił na aż tak poważny krok. Jednak nie ma co ukrywać, i tak był to wielki gest ze strony klubu. Dodatkowo z pewnością to spopularyzowało jego nazwisko w świecie profesjonalnej piłki nożnej. Kto wie, w ten sposób może jakiś inny klub postanowi dać mu szansę, bo jakby nie patrzeć pod kątem PR-u, byłby to naprawdę świetny ruch, a nóż widelec udałoby się z niego stworzyć prawdziwego piłkarza. No w najgorszym wypadku po prostu by się nie udało i Ferreira pozostałby ze swoimi milionami obserwujących na social mediach. Mimo tego i tak historia godna książki czy ekranizacji. I to by w tym odcinku było na tyle. Jeżeli ci się podobało, to bardzo się cieszę. Zapraszam również na mojego Instagrama czy grupę na Facebooku, do których link znajdziecie w opisie. Tam najłatwiej się ze mną skontaktować. Również jest Discord. I czekam na kolejne propozycje. Na razie, cześć. Yo.